zawsze wyjeżdżamy rano, więc to był poranek tego dnia. Wczesny poranek już. Bo jechaliśmy z kolegą w trasę w stronę Holandii i była droga, która była tak oznakowana, że ja byłem pewien, że to jest dwa pasy w jedną stronę jadą, więc nie było problemu, żeby cokolwiek wyprzedzać. Kolega jechał przede mną, wyprzedzał samochody, za nim jechał następny samochód, dwie osobówki. Druga osobówka zdążyła jeszcze uciec na swój pas, natomiast trzecia osobówka, no niestety, czołowe zdarzenie z busem odjeżdżającym naprzeciwka. Byłem tak blisko tego całego zdarzenia, że musiałem hamować, bo część z tych samochodów rozbitych leciały prosto na mojego busa. Radio Żniwo FM. Dzisiaj przed godziną 6 na trasie S5 w miejscowości Tutoń doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem osobowego Fiata Brava i busa. Przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez kierowcę Fiata Brava, który podczas manewru wyprzedzania trzech samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z busem marki Mercedes. Kierowca Fiata zmarł w szpitalu. Był nim 37-letni Krystian Łaziński, prawnik i lekarz z polskiej rodziny mieszkającej na stałe w Australii. Zginął jadąc w rodzinne strony, tymczasowo otwartą dla ruchu budowaną drogą ekspresową S5. Wspaniały syn. Tragedia. Normalnie to syn przód powinien nas pochować do grobu, a my pochowaliśmy jego. To jest straszne. Co było powiedziane, że on trzy samochody wyprzedzał, że pod prąd właściwie jechał. Wiedziałem od razu już, jak byłem w Australii, jak to usłyszałem, że coś tutaj jest, jakaś inna przyczyna. Brat zmarłego Krystiana, na co dzień australijski adwokat zajmujący się między innymi sprawami wypadków drogowych, przyleciał natychmiast do Polski, by sprawdzić, co tak naprawdę się stało. Pierwsze miejsce to chciałem właśnie zobaczyć miejsce wypadku. W sekundy wiedziałem, że tutaj ta droga coś jest, nie działa. Tych pachołków tutaj nie było rozdzielających pasy. Tutaj nic takiego nie było. I było tak często, że samochody... Więcej samochodów jechało po lewym pasie, niż po prawym pasie. Po dokładnym sfilmowaniu miejsca wypadku Marcin Łaziński zrozumiał, że przyczyną kraksy mogło być błędne oznakowanie drogi. Ruch odbywał się do czasu oddania drugiej jezdni w obu kierunkach, ale kierowcy byli przekonani, że jadą drogą ekspresową i zajmując dwa pasy ruchu narażali się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Powiedziałem w policji i w prokuratorze, że tam dojdzie do następnego śmiertelnego wypadku i dokładnie to ich ostrzeżymy. I powiedziałem, że to dojdzie nie za tydzień czy za dwa, to będzie w kilka dni. Drogowcy zignorowali ostrzeżenia, a na efekt nie trzeba było długo czekać. Tydzień po śmierci Krystiana w podobnych okolicznościach doszło do wypadku i śmierci kolejnego kierowcy. Niedługo później droga S5 w całości została oddana do ruchu. Dziękujemy już bardzo. To poproszę o kilka słów. Cicho! Pana wicewojewoda. Cicho! Podczas uroczystości otwarcia rodzina Krystiana w nietypowy sposób podkreśliła, że to nie kierowcy, lecz urząd ponosi odpowiedzialność za śmiertelne wypadki. Wówczas prokuratura rozpoczęła śledztwo, by ustalić winnych fatalnego oznakowania drogi. Blisko 4 latach brat zmarłego Krystiana wrócił do Polski. Ku swojemu zdumieniu ustalił, że śledztwo ciągle trwa, a winnych zaniedbań urzędników wciąż nie udało się znaleźć. Wydaje mi się, że już 4 lata bez żadnych zarzutów dla nikogo, no to jest, troszkę zaczyna się robić żal. To jest, nie wiem, no może po prostu tutaj to jest inaczej, ale do mnie ani raz jeszcze prokurator nie zadzwonił. Nigdy nie zadzwonił do moich rodziców, powiedzieć, że no, tam śledztwo idzie, robimy co możemy, no nie. Sam do pani prokurator cały czas wydzwaniam. Ta prokurator w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. No mój brat zginął, kurczę, na drodze, następna osoba zginęła kilka dni później. I nic, oni chcą wszystko to, żeby poszło to pod dywan. Minęły prawie 4 lata. Czemu to tak długo trwa? Biegli, którzy opiniowali w tej sprawie, musieli zmierzyć się z dość skomplikowaną tematyką. Jeżeli chodzi o relacje świadków, one również nie są zbieżne, więc zaszła potrzeba różnorakich konfrontacji osób, które miały inny odbiór tych zdarzeń.